Witam, rampam pam, witam, oczywiście wiem, dawno nie było odcineczków, ale miło mi was powitać, kochani, na nowym odcinku. W końcu się wziąłem i zmontowałem, tutaj otwieramy rybaki. Powiem wam, że te rybaki są jeszcze z grudnia, z eventu, no rybackiego oczywiście, kiedy był 24-godzinny livestream, a więc tych materiałów naprawdę mam jeszcze od grudnia kupę, no i... To nie tylko brać się i montować, jeżeli będzie dużo łapek pod tym odcinkiem, to nowy odcinek pojawi się naprawdę bardzo niedługo, a więc zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Wiem, że tutaj jest trochę inna rozdzielczość niż zawsze, bo to są głównie klipy nagrywane przez Jamesa, no i on grał na innej rozdzielczości, po prostu powiem mu, czyli za jakiś czas zobaczycie już, aby zmienił po prostu rozdzielczość. Dlaczego te rybaki są otwierane na jakimś lkanie, szczerze wam powiem, nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę, nie wiem czemu James otwierał to na lkanie. Nieprawdopodobnie dostał ochotę pograć sobie lkanem, założył go, otworzył rybaki i o lkanie głos po prostu zamilkł, ucichł. Żadnego nowego lkana nie sprowadzamy i tak marudzicie, że gramy na za dużo postaciach równocześnie. No ale taki nasz, tak po prostu nam się najprzyjemniej gra. Pamiętajmy, najważniejsze jest czerpać przyjemność z tej gry, a nie robić tak, jak wszystko się powinno. Masz ochotę pograć ninjom, zakładasz ninjom. Masz ochotę pograć lkanem, zakładasz lkanem, otwierasz na nim miliony rybaków. No nie no, tutaj 270 chyba ich będzie. I kończysz grę po jednym dniu. Szkoda, że te wszystkie odpały na nim pójdą w nicość. Albo kiedyś może James wróci do tego lkana. Zobaczymy i tyle. W każdym razie trochę szarf nam poleciało i to no naprawdę całkiem sporo, a więc zobaczymy, może uda się jakąś fajną szarfę wbić. Próba na 5% udana elegancko, teraz kolejna, także jest kolejna piątka, a więc dobrze to wygląda. I czy trzecia także wejdzie? Tak, no szczerze wam powiem, rzadko tak dobrze szarfy wchodzą, no ale cóż, mamy tutaj trzy piątki, no i jedna jedynka została, ale cóż. Trzy piątki, przepraszam, cztery piątki, nie zauważyłem tamtej jednej. To naprawdę są klipy z grudnia, więc ja je tak no, średnio pamiętam. Ale oglądałem je kilka razy zanim zacząłem montować, a więc sądzę, że mój komentarz będzie całkiem spójny. Jest próba na dziesiątkę i jest sukces. Kolejna próba na dziesiątkę i także jest sukces. No i lecimy. Czy wejdzie unikat? Siadł. Komunikatu na czacie nie ma, ale weszło 18%, więc naprawdę całkiem ładna szarfa. I bierzemy się za mieszanie naszyjnika. Powiem wam z góry od razu, tych zmianek troszkę naprawdę pójdzie. Delikatnie nawet to mieszanie przyspieszyłem, ale ważne jest to, abyście widzieli, jakie bony za każdym razem wbijają w ten naszyjnik, a więc tylko tak delikatnie to przyspieszyłem, abyście wszystko dobrze mogli zobaczyć. A poza tym zmianek na PL-u chyba nie ma nic ciekawszego niż oglądanie mieszania. Możecie wy mi powiedzieć, co najbardziej lubicie oglądać właśnie. Czy jakieś zmianki, czy ulepszanie, czy może szarfy, tak jak przed chwilą były. No, co mogę wam powiedzieć? 8 omdlenie, max P, regeneracja P. No sam syf po prostu tutaj wchodzi, jak sami widzicie. Chcielibyśmy najlepiej no jakiś kryt i dużo HP, to byłoby fajne. Ale czy siądzie, no to musicie oglądać. Tutaj było 1000 HP, czy kryta, to nie dla nas. Tam chyba już była ta zmianka, że było 5 kryta, 1500 HP, ale no jednak ta dyszka kryta jest po prostu obowiązkiem. Mieszanie biżuterii na PL-u jest jedną z najgorszych rzeczy. Znaczy, biżuterii. Właśnie jakichś naszyjników, czy no kolczyków. Kolczyki ok, jeżeli chcemy wbić tylko 20 diabły, powiedzmy, ale jeżeli chcemy wbić na przykład 15 dwuręka, 15 miecza, no to już naprawdę tych zmianek trzeba dużo, dużo wykosztować, bo jest tyle tutaj niepotrzebnych bonów, na przykład tutaj regeneracja P, no to nikt po toeku nie robi, no tutaj do P, no to to zawsze się troszkę przyda, ale wiecie na pewno o co mi chodzi. Jeżeli gracie na PL-u, to na pewno znacie ten ból, ile trzeba wydać w item shop bądź z różnych eventów, czy ze smoka pozdobywać zmianek, aby coś fajnego udało się wbić. Wiadomo, głupi ma zawsze szczęście i niektórym wejdzie za czwartą zmianką, innym za pierwszą, innym za 40. Tego nigdy nie wiadomo, to jest po prostu loteria. 10 wachlarze, 10 miecze, 50 P, 1500 HP, 6 na Yangi. O, kolejny syf, aż szkoda to komentować. Nic ciekawego tutaj nie wchodzi. 1500 HP, 15 strzały, 10 sztylety. No to chyba, nie wiem, na dropkę do DT powiedzmy. Kto robi dropkę do DT? I nie mówię tutaj o
siódmym piętrze z... Czy to jest siódme piętro? Z metinami, no tylko tak po prostu. Po prostu smocze monetki spadają, spadają porządnie z kąta. 15 mieczy, 1000 HP. HP nie ma problemu wbić, ale kryt bardzo rzadko wchodzi. 1000 HP, 15 strzały. 10 dwuręka, 10 dzwony. 5 omdlenie, 5 kryt. No to co? Kolejna porcja 8 zmianeczek i mamy 5 omdlenie, nic ciekawego. 10 do P. 10 sztylety. Nic ciekawego, totalnie 5 kryt, no 10 dwuręka, 1000 HP. 1500 HP. Nic ciekawego. 1500 HP, 8 omdlenie. Kolejne zmianeczki. Lipa. 10 do P. Lipa. 1000 HP. Lipa. Lipa. No i niestety znowu nic, ostatnia zmianeczka, 5 kryt, a więc kolejne 4 zmianeczki, SM-ki się już kończą, 5 kryt znowu wbiło, ale chociaż ta dyszka raz by mogła wbić, a tutaj nic, 5 omdlenie, 5 omdlenie cały czas, 1500 HP, no niestety nie to, ale skończyły się po prostu zmianki, próba bambuska na plus 7, pyk, siadł, tako, dla buffa, 47 średnich, całkiem ładny. A tutaj bierzemy się za alchemię i to za naprawdę fajną alchemię, bo mianowicie za rubinek. Mianowicie dwa przejrzyste rubiny wbijamy stopniem jakości na próbę bez skazy. Uszlachetniej, udało się, wbiło. Perfect, proszę. Tak. Powiem wam, że wymieniliśmy ten rubinek po prostu na rubin wartość średniej przejrzysty Onyx, aby mieć już całe kółeczko alchemii na Jamesie. A tutaj bierzemy się za małe zwojowanie postaci 61 level. Ma to być dropek do V3 na różnego rodzaju blaski i inne takie okazje. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak on sprawdzuje się w akcji, to zapraszam was bardzo serdecznie na wszystkie typy streamy i zapraszam. Tutaj kilka rat chyba było dropionych, a troszkę było zwojów z item shopu. Na Rubinum jest bardzo dużo eventów i jest to najlepszy serwer dla nowych graczy. Rozpiskę eventów dodaję zawsze na grupie Załoga Lexo, na którą zapraszam was bardzo serdecznie. Link do grupy znajdziecie w opisie. I co? No, zwojujemy po prostu jak leci. Tutaj wiadomo, wszystkiego wam nie chciałem ze zwojowania pokazać, bo twierdzicie, że zwojowanie jest po prostu nudne. Ale no, trzeba pozwojować. Tutaj już mamy 8 kół do G1, a więc za chwilkę dobijemy G. Pyk, pyk. Nie udało się. Czytanie bez rat jest straszne, musicie przyznać. Nie udało się. O, jeszcze 5. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Teraz z radą czy bez? Bez. I nadal się nie udało. Dwie rady mamy, a więc teraz chyba w końcu się uda. Wejdzie? No niestety nie. O, jest. Jeszcze jedno czarowane tylko dokupić i mamy ostrze na G1. Pyk, pyk, pyk. No i elegancko. Ostrze G1, a więc surka dobra. Oczywiście nie będę wam całego zwojowania do P pokazywać, bo on nawet nie był zwojowany, tylko wiecie, kamole można dwa dziennie czytać, to sobie po prostu czytaliśmy raz ja, raz James i to P zostało w końcu dobite, ale jakby co, to postać tylko hajs, także należy po prostu do nas, więc jest to dropkę wam nie będę pokazywać, tylko tak, abyście po prostu wiedzieli, że tak, mamy kolejną postać, ale dropek do V3 jest naprawdę fajny. Dlaczego Sura, a nie Body albo Lycan? Po prostu surką najmniej eku potrzeba, aby dobrze stała, alchemii też nie trzeba wkładać, ostrze robi robotę. A ja dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek, mam nadzieję, że obejrzeliście go do samego końca, jeżeli tak, to możecie mi napisać w komentarzu pozdro, albo nie piszcie, nieważne. Jeżeli się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczka i przypominam, że mam naprawdę bardzo dużo materiału jeszcze. A więc jeżeli zostawicie dużo łapek, to niedługo pojawią się kolejne odcinki. Zapraszam jeszcze na Załogę Lexo. Narka.